Cześć, witaj na kanale Twój Kosmetolog. A dzisiaj dalsza porcja wiedzy odnośnie pielęgnacji naszej cery kwasami, a dzisiaj będzie kwas azelainowy, czyli ten kwas, który może być ratunkiem dla tych z Was, którzy nie mogą stosować np. kwasów owocowych, kwasów AHA, bądź np. kwasu salicylowego BHA, ponieważ one są dla Was zbyt mocne, zbyt mocno podrażniają Waszą skórę, no to tutaj kwas azelainowy często przychodzi na ratunek. Omówimy sobie, do jakich typów cer jest to kwas, jakie ma działanie. Oczywiście też omówimy skąd ten kwas się bierze, jak go stosować, w jakich stężeniach, z czym łączyć, z czym nie łączyć, także pełna dawka wiedzy w skrócie. No i oczywiście jakieś polecajki kosmetyków też na końcu się pojawią, także zostań ze mną, subskrybuj kanał, a nie przegapisz nowości pielęgnacyjnych. No i kciuk w górę pod tym filmem, jeśli będzie on przydatny. Kwas azelainowy. Cóż to takiego w ogóle jest? A przede wszystkim warto omówić, skąd ten kwas się wziął, a więc pokrótce. Jest to kwas, który tak naprawdę jest produkowany przez grzyby Malassezia furfur, czyli tak naprawdę te grzyby, które są naturalnie w naszej florze na skórze. Oczywiście w nadmiarze one mogą powodować też na przykład łupież, stąd możecie znać tą nazwę, ale w normalnej ilości one są fizjologiczne, czyli normalnie na naszej skórze bytują, występują i one między innymi ten kwas produkują. Ponadto znajdziemy też w zbożach jęczmień, żyto, pszenica ten kwas, no ale rzeczywiście jeżeli chodzi o kosmetyki, najczęściej jest to forma robiona w laboratorium i ta forma jest najczęściej w kosmetykach właśnie stosowana. Jest to kwas, który nie należy ani do kwasów owocowych, ani do kwasów BHA, więc jest to zupełnie inny kwas o innej budowie chemicznej, dokładnie jest to kwas dikarboksylowy. Więc on też troszkę inaczej działa, nie działa tak agresywnie na skórę. On przede wszystkim tak mocno nie podrażnia, nie wynika tak agresywnie mocno w skórę, natomiast jego działanie jest udowodnione, więc zdecydowanie działa, jest to składnik aktywny, ale nadaje się również też dla cer właśnie dzięki temu, że nie działa tak agresywnie, dla cer wrażliwych, naczyniowych, czy nawet dla cer z problemem trądziku różowatego, więc tutaj jest dla Was ratunek. Kwas azelainowy przede wszystkim ma działanie przeciwzapalne, czyli likwiduje stany zapalne, różne krostki, grudki, ale też rumień, więc też jest to bardzo ważne, łagodzi zaczerwienienia. Ponadto też ma działanie przeciwbakteryjne, działa na różnego rodzaju bakterie beztlenowe, które między innymi są powodem trądziku, więc tutaj dobrze się sprawdzi ten kwas zarówno w trądziku zwykłym, pospolitym, ale też hormonalnym, jak i również różowatym. Ponadto ma działanie też sebostatyczne, a więc reguluje redukcję naszego sebum i cery tłuste, trądzikowe, mieszane, czy z trądzikiem różowatym na tle łojotokowym, bo też tutaj mamy różne rodzaje tych cer, no to one też powinny być zadowolone z tego kwasu. Ponadto funkcja rozjaśniająca hamuje tyrozynazę, enzym, który między innymi odpowiada za przebarwienia. No i dodatkowo ma też funkcję taką keratolityczną, czyli złuszczającą, przeciwzaskórnikową, oczyszcza pory skóry, także wszelkie różne funkcje do cer takich problematycznych on spełnia. No i taką dodatkową funkcją też jest funkcja antyoksydacyjna, czyli taka przeciwstarzeniowa, ale powiedziałabym, że to jest tak przy okazji bardziej taki bonus, nie jego jakby główna taka funkcja. Jest to kwas, który w kosmetykach stosujemy do 20%, jest to takie maksymalne stężenie. Oczywiście w wyższych stężeniach możemy go zastosować, ale już w gabinecie kosmetycznym 30-40%. Specjalne kuracje tym kwasem w gabinetach jak najbardziej znajdziecie, więc jeżeli chcecie udać się na taką kurację, no to tylko tam, a do takiej pielęgnacji domowej do 20% i to już jest sporo. Mimo że ten kwas mówi się, że nie podrażnia tak mocno, to nie oznacza, że w ogóle i przy cerach bardzo wrażliwych może też nas podrażnić. Może pojawić się zaczerwienienie, pieczenie, swędzenie czy suchość, nadmierna suchość skóry, to jest akurat bardzo częste, więc tutaj po pierwsze zdbanie o nawilżenie, naszą barierę hydrolipidową, ale również nie przesadzajmy z tym stężeniem, wszystko wprowadzajmy stopniowo, zacznijmy sobie na przykład od niskiego 5% stężenia. Tak naprawdę już nawet niższe stężenia mają swoje uzasadnienie, że działają, ale najczęściej w kosmetykach od 5 do 20% widzimy te procenty. Bardzo często jest to kwas, który jest łączony też z innymi kwasami, z kwasami AHA, BHA, zwłaszcza w takich preparatach punktowych na zmiany trądzikowe. Ich jest pełno, zarówno w aptekach, jak i do użytku takiego
codziennego w kosmetykach. Natomiast jeżeli te kwasy inne nam nie służą, no to szukajmy produktu tylko i wyłącznie z kwasem azelainowym, bo też takie są. Ponadto znajdziemy ten składnik aktywny w kremach czy w serach. W serach zawsze te stężenie będzie troszkę więcej, większe, więc zacznijmy sobie od kremu, jeżeli nie mamy pewności, jak nasza skóra zareaguje. Bardzo dobra informacja, jest to kwas, który możemy stosować całorocznie, rano, wieczorem, obojętnie. Nie uwrażliwia na promieniowanie słoneczne, co nie oznacza, że nie trzeba używać filtru, no bo trzeba. Mimo to, że nie uwrażliwia na promieniowanie słoneczne, to jednak możemy mieć jakieś podrażnienie, a poza tym chcemy dbać o naszą skórę, więc słońce jest nam zupełnie niepotrzebne, jeżeli chodzi o kondycję skóry. Warto też wspomnieć, że jest to kwas, który nie ma za dużo przeciwwskazań, nadaje się praktycznie do każdego typu cery, jednak zawsze są wyjątki i niekiedy możemy nie tolerować tego kwasu, więc nic na siłę, zacznijmy od małego stężenia i zobaczmy stopniowo, jak skóra się zachowuje. Na efekt oczywiście trzeba poczekać. Miesiąc to jest takie minimum, żeby zobaczyć, czy daje nam ten kwas efekty. No i też warto wspomnieć o tym, że oczywiście, tak jak przy innych kwasach, na jakieś skaleczenia, podrażnienia, poparzenia, jakieś takie miejsca podrażnione, oczywiście nie stosujemy tego kwasu. Tak samo przy infekcjach, opryszczkach, no to też kwasy są tutaj zabronione i się wstrzymujemy. Natomiast dobrą informacją jest na przykład to, że można ten kwas stosować w ciąży czy podczas karmienia piersią, oczywiście ze zgodą lekarza prowadzącego, ale drugi, trzeci trymestr jest już bezpieczniejszy, a pierwszy, no to zawsze się wstrzymujemy z tego typu składnikami. Jeżeli chodzi o jakieś inne takie efekty uboczne, no to tak jak wspomniałam wcześniej, może wystąpić ta suchość skóry, więc bardzo dbamy tutaj o nawilżenie. A z czym łączyć ten kwas? No to przede wszystkim możemy połączyć go m.in. z niacynamidem. Jest to substancja, która też działa tak przeciwzaskórnikowo, sebostatycznie, więc te cery, które mają problem z łojotokiem czy z zaskórnikami, z zanieczyszczeniem, to bardzo dobre jest połączenie właśnie tych dwóch składników aktywnych. Natomiast pamiętajmy o tym, że te pH się u nich różnią, więc jeżeli mamy dwa osobne kosmetyki, no to stosujmy je zamiennie, na przykład jeden rano, drugi wieczorem, albo na przykład jeden dzień tak, drugi tak. Natomiast jeżeli chodzi o kosmetyki, które mają te dwa składniki w jednym produkcie, no to tam jest wszystko tak dobrze zrobione, że możemy takie kosmetyki już zastosować w jednym produkcie, w jednej procedurze takiej pielęgnacyjnej. Jeżeli chodzi o inne składniki, które często łączymy, to jest na przykład witamina C, więc wzmocnimy tutaj efekt rozjaśniający, jeżeli mamy problem z przebarwieniami, czy jakimiś nierównościami na skórze, czy przebarwieniami pozapalnymi, tymi czerwonymi kropeczkami. No i dodatkowo też często łączymy z innymi kwasami, jeżeli mamy właśnie te problemy trądzikowe, ale tutaj też uwaga, w jednym produkcie, jeżeli są te kwasy połączone, ok, jeżeli mamy kilka osobnych produktów, to też nie można z tymi kwasami przesadzić, no bo możemy nabawić się dużego podrażnienia i wysyp tych zmian może być jeszcze większy. Więc tutaj uważajmy na to. Podobnie należy uważać z retinoidami. Nie jest tutaj zabronione to, że kompletnie nie można tego łączyć, ale rzeczywiście nie w jednej procedurze, to trzeba sobie sensownie podzielić. No i to bardziej przy takich zaawansowanych, powiedzmy, osobach, które trochę już się na pielęgnacji znają i próbują różnych rzeczy na swojej skórze, na pewno nie za jednym zamachem. Podobnie nie łączymy też kwasu azelainowego z niektórymi antybiotykami, ale dobrze go połączyć na przykład z natlenkiem benzoilu, czyli to jest taki składnik bardzo popularny właśnie przy jakichś problemach trądzikowych czy jakichś zapalnych. Więc to są takie najczęstsze połączenia, z czym ten kwas łączymy, a z czym lepiej uważać. A jeżeli chodzi o kosmetyki, które polecam, no to właśnie teraz przyszedł ten moment. Polecam Wam kilka, ich jest oczywiście o wiele więcej, natomiast te kilka ja znam i mogę je po prostu polecić. One są też ogólnie dostępne, ogólnodostępne i powszechne. Więc pierwszy z nich to będzie, mam go nawet ze sobą, kiedyś o nim zresztą też wspominałam, to jest ten kosmetyk z Basic Labu. Nie wiem, czy widać, ale na pewno skojarzycie tą zieloną buteleczkę. Jest to taki punktowe serum na zmianę zapalne. I rzeczywiście, jeżeli coś nam wyskoczy, nawet przed okresem, czy mamy problemy trądzikowe, no to ten preparat jest na to bardzo dobry. Jest to preparat punktowy, tylko właśnie na te miejscowe zmiany.
Mamy tutaj 3% kwasu azaleinowego, a pozostałe to są kwasy owocowe czy kwas salicylowy, więc jest to tutaj taka mieszanka. Nie każdemu mogą te kwasy służyć, więc tutaj na to uwaga, ale jeżeli ktoś nie ma problemu z połączeniem tych składników, no to ten preparat jak najbardziej polecam. Inne serum, które polecę ogólnie na całą twarz z tym kwasem, to jest serum z Bielendy, z tej serii Supreme Lab, o której wielokrotnie wspominałam, seria różowa i to jest taki preparat serum z kwasem azaleinowym 10%. Działa też troszeczkę matująco, więc dla tych cer ogólnie trochę tłustych, przetłuszczających, trądzikowych jak najbardziej się nada. Natomiast jeżeli to jest dla Was za duże stężenie na początek, to sięgnijcie po krem z tej serii, tam jest 5% kwasu azaleinowego, też bardzo fajny produkt. I no, taką alternatywą to jest na przykład Revox, takie serum też do całej twarzy z 10% również kwasem azaleinowym. No i na koniec mam też propozycję z marki Linia, to jest taki krem z 5% kwasem azaleinowym. No i dodatkowo też mamy tam taki puder bambusowy, więc on też lekko matuje. Mamy też inne witaminy, więc taki skład jest całkiem bogaty. Ale oczywiście, jak wspomniałam, produktów jest dużo, dużo więcej. Zwróćcie uwagę na to, czy jest połączenie też innych kwasów, no bo tak jak wspomniałam, nie każdemu może to służyć. To, co chciałam też powiedzieć na sam koniec, to bardzo częstym składnikiem obecnie jest azeloglicyna stosowana w kosmetykach, a to jest troszeczkę coś innego. Azeloglicyna to jest połączenie kwasu azaleinowego i glicyny, więc ma dodatkowo takie działanie też nawilżające, więc rewelacyjny ogólnie składnik dla tych z Was, którzy nawet kwasu azaleinowego na przykład nie tolerują lub mają zbyt dużą suchość skóry po tym kwasie, ponieważ ona właśnie dodatkowo jeszcze nawilży i działa delikatniej, a jednocześnie też bardzo skutecznie. Więc to jest taka alternatywa, ale dzisiaj nie o tym, może będzie osobny film. Dajcie mi znać, czy korzystacie z kwasu azaleinowego, czy macie jakieś swoje ulubione kosmetyki i dajcie mi też znać, czy chcecie coś jeszcze więcej wiedzieć o tym kwasie, jakich filmów wyczekujecie, co jeszcze dla Was nagrać. Jestem bardzo ciekawa. Dajcie znać w komentarzach, a ja się z Wami żegnam. Do zobaczenia w kolejnym filmie. Buziaki!